Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Troczek. Oto jest kolejny odcinek z... może nie kolejny, to jest pierwszy odcinek z Elsword Elwiki. Mianowicie widzimy się na Wikipedii naszego kochanego Elswarda. To jest taki nietypowy materiał na moim kanale, ponieważ to jest taki odcinek poradnikowy ze względu na to, że coraz więcej osób pisze do mnie i mówi, że nie wiedzą jak robić event halloweenowy na Elsword NA pod nazwą Spooky Graveyard. Osoby, które grają w Voida, to nie mają z tym problemu, bo na Voidzie musimy tylko dubować, a na NA musimy się już bardziej postarać. Jak widzicie, tutaj mamy opisany cały event, od którego levela do kiedy, co trzeba zrobić, żeby wejść, jak grać. To jest bardzo wszystko ładnie napisane, prawda? Bardzo ładnie. Ale trzeba się skupić na jednej rzeczy. Zapamiętajcie to. Ja jeszcze oczywiście dam link w opisie, opisie tego filmu, żebyście mogli sami sobie poczytać. Widzicie, mamy trzy etapy przeciwników. Zombie, mumia i duch. I ich kwestie, zombie, poprawne jakie są, to jest I'm starving, meat, I want meat, where am I, who am I. Tak, jestem... Głoduję, mięso, ja chcę mięsa, gdzie jestem, kim ja jestem. I to są kwestie, które wypowiada zombie i... jakby to powiedzieć... Które wypowiada zombie i jak zauważymy, że on coś takiego mówi, to wtedy go nie zabijamy. Bo jak wiemy, jest bardzo duża grupa przeciwników i trzeba wybrać tego, który mówi źle. W pierwszym etapie właśnie walczymy z zombie. Jeżeli zobaczymy danego NPC-ka zombie, że powiedział I'm starving, meat, I want meat, albo where am I, who am I, to jego nie wolno zabijać, ponieważ wtedy wybierzemy złego. Ale jak zauważymy zombie, który powiedział na przykład zamiast I'm starving, powie I'm stuffed, albo meat, I want meat and veggies, zamiast meat, I want meat, albo zamiast where am I, who am I, powie am I where? Am I who? Tak? Nie wiem, co tam jest stafet. Tutaj drugi mięso, chce mięsa i trochę warzywek, tak? A trzecia kwestia... Gdzie jestem? Gdzie? Am I who? Jestem kim, tak? Czy jakoś tak to można przetłumaczyć? Jeżeli zobaczymy przy którymś z NPC-ków z naszych przeciwników, że powiedział którąś z tych kwestii, jego właśnie, trzeba zaatakować. Jeżeli się zaatakuje, to wtedy powie nam wow, you found it. Tak? I tak samo z mumią. Normal questy, czyli normalne kwestie, jakie mówię, mumia, to mumia? Mummy? I scream, czyli ja tak jakby wrzeszczę, tak? I lead fam. Czyli takim... No dobra, wiem o co chodzi. Tak, mała popularność, to można powiedzieć. I to są jego normalne kwestie, jakie mówi mumia. A kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę, to mommy, czyli mama. Ice cream, zamiast ice cream, to mówi ice cream. Czyli zamiast ja wrzeszczę, to lody, tak? Albo lead ham. Zamiast lead fam. Jeżeli zobaczymy którąś z tych, to trzeba tego NPC-ka zaatakować i go pokonać. Wtedy także pewnie będzie, że znaleźliśmy. Oczywiście jak nam się nie uda i zabijemy któregoś z zombiaków, albo mumii, albo duchów, które mówią swoje normalne kwestie, to wtedy będzie... please watch the monster carefully before you choose. Czy jakoś tak, będą takie dialogi, że oj, no niestety tym razem ci się nie udało znaleźć ducha. Mamy trzy podejścia, więc trzeba zwracać się na to uwagę. No i u ducha jest normalna kwestia. Halloween is our day to shine. Trick or treat. Hehehe. Uch. To są tradycyjne kwestie, jakie duch, ten dobry, można, zróbmy tak, dobry duch mówi, którego nie atakujemy, a kwestie takie, na które trzeba już zwrócić uwagę, to jest Halloween is my time to shine, let's party. Trick or trick, har har, albo huch, uch.
Widzicie, mała różnica w ostatniej kwestii, ponieważ zaczyna się od huch uch, a tutaj od uch huch. W drugim trick or trick zamiast trick or treat. Też mała różnica w wymowie. No i w pierwszym Halloween is our day to shine, a ten, który jest zły, powie Halloween is my time to shine. Let's party. I jeżeli zauważymy taką kwestię, trzeba go zaatakować i to tyle. I będziemy dostawać ghost racy, które będziemy mogli później wymieniać, wymieniać na a to cukierki, a to lizaczki, a to box z cukierkami, a to jakąś kulę, kostium halloweenowy na 3 dni, patch aurę dla Candy Devila i samego Candy Devila będziemy mogli sobie wyexchange'ować za 120 ghost racerów. I to tyle. Mam nadzieję, że jakoś wam szybko pomogłem. Że ogarnęliście. Dajcie znać, czy udało wam się zrobić to wszystko. I jakie były tego efekty. Czy udało wam się sporo zdobyć. I ile mieliście misów. Ja postaram się jakoś niedługo nagrać. Także na ten temat filmik. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja byłem Troczyk, a to był pierwszy odcinek z Elsword Elwiki. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się.